Przemysław Antonek, autor powieści Ostatni rozkaz. Skąd wziął się pomysł napisania powieści? W szóstej klasie podstawówki zacząłem wymyślać swój świat. Zacząłem wymyślać, brałem tam inspiracje kolegów, tam przerabiałem na postacie z mojej książki, wkładałem to wszystko do książki, tam zacząłem sobie wymyślać, pełno rysunków było. W końcu w gimnazjum się koledzy zaczęli ze mnie śmiać, że to jest mój świat, a nie moja książka, bo zaraz tylko wymyślam pełno rysunków, a nic nie piszę. I to właściwie to była tak pierwsza książka, którą jakoś miałem tam zarys w głowie, ale tak na poważnie zacząłem pisać dopiero jak poszedłem na studia polonistyczne. Potem napisałem w międzyczasie, właśnie na początku studiów, Różane wspomnienia. To był taki jakby krótki erotyk, to pisałem ją specjalnie na rocznicę, już teraz nie pamiętam, którą, chyba siódmą, z moją dziewczyną. Po Różanych wspomnieniach zacząłem pisać właśnie kontynuację tej pierwszej książki, którą miałem w zamyśle. I właściwie pisałem i to już było takie wyniosłe, takie ciężkie, trudne słownictwo. Na pewno ciężej by się czytało niż Ostatni rozkaz. I tam pisałem, miałem kupę stron napisane, ale końca nie było widać. I właśnie wtedy zacząłem czytać Piekarę albo Sapkowskiego, właśnie Wiedźmina, i zobaczyłem, że odnieśli sukces z opowiadaniami. No to sobie mówię, napiszę sobie opowiadanie, tam 20-30 stron. Ja właściwie sobie założyłem za cel, że cofnę się, jakby zrobię retrospekcję i napiszę krótkie opowiadanie, 20-30 stron właśnie. I miało być traktowane jako wstęp do tych dwóch wielkich książek. No i tak powstał właśnie Ostatni rozkaz, pierwsza część trylogii. No wiadomo, jak aż tak patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę, że jest tutaj 202 strony, no to jak na książkę to nie jest jakieś dużo, ale to miało być zamyśle właśnie opowiadanie na 20-30 stron, więc no trochę popłynąłem. Jak długo pisałeś Ostatni rozkaz? A no właśnie, sam Ostatni rozkaz to pisałem 4 lata, z tym, że miałem prawie roczną przerwę. Właśnie to były czasy, że mieliśmy jeden komputer w domu, dwójka rodzeństwa, i trzeba było się ustawić w kolejce, żeby dobić się na komputer i coś napisać. A jak już się dobiłem, to nie zawsze była wena. I tak potem sobie kupiłem specjalnie laptopa, żeby mieć zawsze przy sobie. Ale kupując laptopa, patrzę obok na półce jest promocja na Wiedźmina, dwie części oryginalne. Sobie kupiłem i potem prawie rok przegrałem zamiast pisać. Na moje trzecie pytanie tak naprawdę odpowiedziałeś już pytaniem pierwszym, ponieważ miało ono brzmieć, kiedy zacząłeś pisać. Ale jak już się dowiedzieliśmy, były to czasy podstawówki. W powieści Ostatni rozkaz pojawia się bardzo dużo wyrazistych osobowości. Możesz powiedzieć, skąd wzięły się inspiracje do stworzenia tych postaci i o tak silnych charakterach? Ja mam od dłuższego czasu takie jakby zboczenie zawodowe. Idę do ludzi i tam, wiadomo, rozmawiać też rozmawiam, ale tak jakby patrzę z boku, tak bardziej jak obserwator, i tak oglądam, nie? Patrzę, jak ludzie wyglądają. To trochę może źle zabrzmieć, ale od razu jak patrzę na ludzi, od razu w głowie mi się jakby tak wszystko przekręca, jakbym to opisał. I tak też patrzę na zachowania, jak ludzie się zachowują, jakie mają tiki nerwowe, jakie słowa najczęściej powtarzają, i właśnie to mi bardzo pomogło urozmaicić postacie w mojej książce. Też właśnie dużo postaci ma konkretne odzwierciedlenie w postaciach z rzeczywistych, z mojego życia, ale tego już nie będę zdradzał. Jedną z postaci w powieści jest Wijakina, której została zadedykowana książka. Czy możesz zdradzić, kim ona jest? No teraz już moją żoną od miesiąca. I to właśnie na niej była wzorowana postać Wijakiny. Też właśnie jej zachowanie jest odzwierciedlone w książce. To, jakie słowa często powtarza, na przykład najbardziej charakterystyczne to jest nie baw mnie, albo chyba kpisz. Tak więc to też jest ujęte. W powieści pojawia się sporo przekleństw. Niektóre postaci używają bardzo silnego słownictwa. Skąd w ogóle to się wzięło? Znaczy, uważam, że jak na 202 strony i tyle słów, co tam jest użyte, to przekleństw nie jest akurat za dużo. Ale trzeba zacząć od tego, że nie jest to książka dla dzieci.
To jest książka dla wymagających, dojrzałych czytelników, którzy jakby zżarli zęby na fantazy. I ta książka jest właśnie dla nich. Myślę, że nie tylko ja doszedłem do takiego wniosku, że jednak przekleństwa są najlepszymi wyrazami do wyrażania emocji, zdenerwowania. No i użyłem ich właśnie do takiego celu. Nawiązujesz w powieści do II wojny światowej oraz nazizmu. No właśnie nie nawiązuję. Chciałem to sprostować, bo nawet mój szwagier mi to zarzucił, że jak tam przeczytał książkę, wiadomo, w żarcie, ale tam coś było, że właśnie jest język niemiecki, który tam akurat mają... znaczy język niemiecki odpowiada w mojej książce językowi mrocznych elfów, w tym przypadku Diamenterów i Nerewarczykom. I akurat Nerewar, to jest właśnie nawet tutaj w blurdzie z tyłu jest opisane, że cesarz Nerewaru podbija, znaczy tworzy wielkie imperium. No i też właśnie mój szwagier jakby nawiązał trochę komicznie, że właśnie przekładam II wojnę światową na fantazję. Oprócz tego, że jesteś autorem powieści, to w książce pojawiają się również twoje ilustracje. Czy mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? No właściwie rysuję, odkąd ołówek potrafiłem utrzymać i całą podstawówkę rysowałem, całe gimnazjum, co prawda w liceum już przestałem i potem kilka lat nawet nie miałem w ogóle ołówka w ręce ani nic takiego. I potem napisałem książkę i nagle coś mi szczeliło do głowy, że ilustracje by się przydały, bo to zawsze lepiej. No jeszcze tam miałem umowę z kolegą, co miał mi rysować ilustracje, ale tam nie wyszło i tam były kruczki prawne i tam problemy z wydawnictwem. No i tak wyszło, że musiałem zrobić swoje. No i w sumie nie żałuję, bo jednak cała książka jest teraz od zera moja. Pomijam wiadomo korektę w książce, w tym korekty i łamanie tekstu w wydawnictwie. I to też dla mnie nowe doświadczenie, bo po raz pierwszy rysowałem długopisem. Całe życie rysowałem ołówkiem, tam małe epizody farbami, a to właśnie długopisem. A na okładce też jest wykorzystana jedna z moich ilustracji, która w oryginale jest w środku, tylko właśnie grafik w wydawnictwie mi ją pokolorował i umieścił na okładce. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych części trylogii? Oj, to jest trudne pytanie, bo pisać bym chciał, a nie ma czasu, a jak jest czas, to są inne rzeczy do zrobienia. No i też tej weny czasem ten często nie ma. Wiadomo, planuję jeszcze drugą część, tak jak już mówiłem przy pierwszym pytaniu. Przepraszam. Z czego właściwie mam cały zarys książki, ale wiadomo, on się zrodził w szóstej podstawówki na takim etapie, gdzie jeszcze pstro było w głowie i żeby to wszystko miało jakiś sens, to muszę to wszystko jakby od nowa przemyśleć i spisać. Za to trzeciej części mam bardzo dużo napisane, ale nie ruszę jej, dopóki nie napiszę drugiej, bo jednak jakaś kolejność musi być zachowana. Życzę sukcesu i dziękuję za rozmowę. Przyda się, dziękuję.